Niepełnosprawność utrudnia im kontakt ze światem. Jak skutecznie komunikować się z dziećmi, które urodziły się z różnymi ograniczeniami? O tym dyskutowano na konferencji w Bydgoszczy. Jarosław Lewandowski, dzień dobry, zapraszam na główne wydanie Zbliżeń. Konferencja jest skierowana dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, jak i również rodziców. Zaprosiliśmy prelegentów z całej Polski, którzy zajmują się zawodowo właśnie alternatywnymi metodami komunikacji. Są różne metody wspomagania komunikacji, od metod graficznych, gestów. Dzisiaj właśnie dzień refleksji, jak pomóc dzieciom, jak pomóc rodzicom. O tej pomocy za chwilę, zobaczmy co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach. List kuratora oświaty do nauczycieli w sprawie strajku. Liczę na to, że nastąpi refleksja. Chce się nauczycieli w jakiś sposób zmanipulować. Oddział chirurgii dziecięcej we włocławskim szpitalu od 1 kwietnia zawieszony. Będzie dużym utrapieniem nie tylko dla mnie, jak i dla innych rodziców. Jeżeli podpiszemy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, natychmiast przystąpimy do przyjmowania, diagnozowania dzieci. Mistrzyni Europy w sztafecie Iga Baumgart-Witan wcielona do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem sportowcem i lubię wyzwania. Mamy już ponad 40 pań. Kurator oświaty apeluje do nauczycieli o ponowne przeanalizowanie decyzji o podjęciu strajku. Marek Gralik skierował do pedagogów list, w którym przypomina o już zagwarantowanych podwyżkach wynagrodzeń, ale także wskazuje na konsekwencje, jakie mogą ponieść dzieci, jeśli pojawią się kłopoty z przeprowadzaniem egzaminów. Dla ZNP list kuratora to próba zastraszania i przerzucenia na nauczycieli odpowiedzialności za strajk w oświacie. Tymczasem dyrektorzy szkół przygotowują się na ewentualny paraliż w placówkach. Jestem przekonany, że dajcie sobie spokojnie. Nie będzie to łatwe. W szkołach stan gotowości. Planowany strajk może sparaliżować placówki oświatowe. To jedno z ostatnich spotkań dyrektorów placówek z władzami miasta przed 8 kwietnia. Odpowiada naprawdę na wiele pytań, bo wątpliwości mamy całe mnóstwo i to, że mamy wsparcie tutaj ze strony Urzędu Miasta i pana prezydenta, to naprawdę dla nas wiele znaczy. Najtrudniejsza sytuacja zapowiada się w przedszkolach. Dyrektorzy będą musieli zapewnić zajęcia opiekuńcze tym dzieciom, które tego dnia dotrą do placówki. Starsi uczniowie, jeśli nie będzie można zorganizować dla nich zajęć z powodu braku nauczycieli, będą mogli pójść do domu. Pytanie, czy uda się przeprowadzić egzaminy ósmoklasistów i gimnazjalistów. Przepis, który został zaproponowany, że mogą dyrektorzy włączać i powoływać tak zwanych innych nauczycieli, nawet nie pracujących nigdzie w szkole, na razie ten przepis nie znajduje zastosowania, ponieważ nie wiemy, na jakich zasadach miałoby się to odbywać i skąd takie osoby wziąć i zapraszać. Wsparcie w tej sprawie deklaruje kujawsko-pomorski kurator oświaty. Marek Gralik, choć uważa, że w większości placówek uda się przeprowadzić egzaminy, to także liczy się z trudnościami. Dlatego wystosował do nauczycieli w całym regionie list z apelem, by jeszcze raz przemyśleli swoją decyzję. Referendum strajkowe, jak podają związkowcy, poparło bowiem ponad 96% głosujących. Dotyczy to szkół, w których działają związki zawodowe. Liczę na to, że po raz pierwszy być może nauczyciele zastanowią się nad wszelkimi konsekwencjami swoich działań. I liczę na to, że nastąpi refleksja i mam nadzieję, że w wyniku tej refleksji część nauczycieli zrezygnuje być może z pierwotnego zamysłu, żeby strajkować w czasie tych egzaminów. To kolejna próba zrzucenia odpowiedzialności za sytuację w oświacie na nauczycieli. Tak komentuje list szefowa ZNP w Bydgoszczy. Chce się nauczycieli w jakiś sposób zmanipulować i trochę przestraszyć, tym wzbudzić poczucie winy, że nie mamy prawa do takich decyzji, które podjęliśmy o akcji strajkowej. 8 kwietnia będzie wiadomo, ilu nauczycieli przystąpi do strajku. Zdaniem związkowców determinacja w środowisku nauczycielskim jest ogromna. Jeśli sparaliżuje to egzaminy, uczniowie będą mieli jeszcze drugi termin podejścia do niego w czerwcu. Do tej pory awaryjnie korzystało z tej możliwości w okręgu około 150 uczniów. To teraz w przypadku, gdyby z tych 150 uczniów miało się zrobić kilka tysięcy, jest rzeczą niemożliwą, żeby egzaminatorzy w tak krótkim czasie sprawdzili te prace.
Egzamin jest warunkiem wydania świadectwa, a bez niego nie można złożyć dokumentów do wybranej szkoły. Pedagodzy walczą o podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 1000 zł. Rząd przygotował 3-etapowy cykl podwyżek dla nauczycieli, który zakończy się we wrześniu 2019 roku i wyniesie 16%. Kolejne podwyżki mają być w 2020 roku. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Podwyższanie jakości kształcenia, sytuacja samorządów studenckich, zmiany w ustawie 2.0 to główne tematy Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP zorganizowanego we Włocławku. Gościem forum był wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński oraz parlamentarzyści. Wykwalifikowana kadra, możliwości badawcze i nowoczesne kierunki to klucz do sukcesu. Wiedzą to studenci, którzy marzą o dobrym wykształceniu i pewnej pracy. Dlatego też chcą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich uczelniach. Studenci mają istotny głos, jeżeli chodzi o wybór władz zarządzających. Od przyszłego roku studenci będą opiniowali nawet osoby, czy współdecydowali o osobach, które zajmują funkcje kierownicze. Działanie na rzecz uczelni, realizacja projektów i wspieranie działalności naukowej to główne zadania Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Uważam, że zapewnienie nam mandatu, znaczy przewodniczącemu mandatu w Radzie Uczelni jest bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, ponieważ to pokazuje, że studenci mają ważny głos, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji na uczelni. O prawach i obowiązkach studentów w perspektywie zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym dyskutowali we Włocławku uczestnicy Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP. Wśród nich wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. To bardzo ważne, żeby studenci mieli dobrze zorganizowane i silne reprezentacje, które są w jasny sposób w stanie komunikować ich potrzeby. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dzięki temu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może mieć partnerów, z którymi może dyskutować nad rozwiązaniami, które potem stają się prawem. Prawem, jakim jest Konstytucja dla Nauki, zakłada między innymi zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Nad zmianami w ustawie 2.0 pracowali między innymi parlamentarzyści z Kujaw i Pomorza. Konstytucja dla Nauki została przygotowana w odpowiedzi właśnie na potrzeby studentów, na potrzeby wyższych uczelni. Jest to ustawa, na którą czekaliśmy długo, dobra i potrzebna. W praktyce zmiany w ustawie mają oznaczać nowe inwestycje i większe nakłady finansowe. Przekonują przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozwój uczelni, takich jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ma być szansą dla studentów, ale i całego regionu. Ja obserwuję bardzo mocno, bardzo bacznie to, jak szkoła jest prowadzona. I ja jestem pełna podziwu dla tego, co się w tej chwili dla tej szkoły robi, jak ona się rozwija. I jestem przekonana, że te pieniądze dobrze będą służyły szkole i Włocławkowi. Zależy nam na wysokiej jakości kształcenia, na współpracy z przedsiębiorcami i zależy nam również na tym, żeby absolwenci tej szkoły pozostawali we Włocławku. We włocławskim forum uczestniczą studenci z 20 wyższych szkół zawodowych z całego kraju. Debaty i szkolenia potrwają do niedzieli. Włocławek, Karolina Ratajczak. A więcej na ten temat w rozmowie dnia. Gośćmi Mariusza Kluszczyńskiego będą wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński oraz posłanka Porozumienia Iwona Michałek. Początek programu o 19.00. Decyzja zapadła. Oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu we Włocławku będzie zawieszony od 1 kwietnia na pół roku. Dyrekcji lecznicy nie udało się znaleźć lekarzy, którzy mogliby podjąć na tym oddziale pracę. Mimo kłopotów dyrekcja lecznicy negocjuje z Narodowym Funduszem Zdrowia możliwość wprowadzenia tzw. chirurgii jednego dnia. W nagłych sytuacjach dzieci mogłyby liczyć na pomoc chirurga dziecięcego. Fajni są lekarze, pielęgniarki też. Fajni, ale jest ich za mało, by oddział mógł dalej normalnie funkcjonować. Decyzja zapadła. Od 1 kwietnia chirurgia dziecięca we Włocławku zostanie zawieszona na pół roku. Zawieszenie bytności tutaj tego oddziału będzie dużym utrapieniem, nie tylko dla mnie, jak i dla innych rodziców. Dyrekcji szpitala nie udało się znaleźć lekarzy specjalistów, którzy chcieliby podjąć pracę na oddziale, ale oferta jest nadal aktualna. Umowa o pracę, bardzo dobre warunki finansowe oraz mieszkanie. Jeśli uda się znaleźć chętnych, to oddział po 6 miesiącach może wznowić działalność. W tym czasie
możemy podejmować wszelkie starania i to potwierdzam, takie starania będą podejmowane, aby mimo wszystko pozyskać nowych lekarzy. Oddziały chirurgii dziecięcej działające najbliżej Włocławka to Toruń, Bydgoszcz i Płock, ale dyrektor szpitala zapewnia, że dzieci w nagłych przypadkach ani pacjenci nie zostaną bez pomocy. Nadal działać będzie poradnia chirurgiczna dla dzieci, a w planach jest także chirurgia jednego dnia. W tym wypadku wymagana liczba lekarzy to co najmniej jeden. Wszystko jednak zależy od negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrekcja szpitala rozmawia o warunkach realizacji tego świadczenia. Jeżeli podpiszemy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, natychmiast przystąpimy do przyjmowania, diagnozowania dzieci, operowania w tym trybie, a przypadków, które się kwalifikują do leczenia w tym trybie, jest bardzo wiele. Na razie oddział chirurgii dziecięcej jest wygaszany. Pomoc otrzymuje tu jeszcze kilkoro pacjentów. Nowi nie są już przyjmowani. Zgody na zawieszenie oddziału wydał też Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Jak komunikować się z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo lub takim, które ma wadę słuchu? Na to pytanie starają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji zorganizowanej w Zespole Szkół nr 7. Do Bydgoszczy przyjechało blisko 300 specjalistów z całego kraju. Oprócz logopedów, psychologów, pedagogów i nauczycieli w spotkaniu wzięli udział także rodzice. Wyciszający chorał gregoriański na zmianę z pobudzającą muzyką Mozarta. Taki dźwięk za pomocą specjalnie skonstruowanych słuchawek dociera do uczniów z wadą słuchu nie tylko przez uszy, ale też kości czaszki. Dla młodych odbiorców to relaks i przede wszystkim terapia. Niskie i wysokie dźwięki zmuszają mózg do pracy, co wpływa na poprawę poziomu uwagi słuchowej. W Zespole Szkół nr 7 takie zajęcia to codzienność. Do każdego dziecka potrafimy dotrzeć indywidualnie, bo w masowych klasach często tych dzieci jest ponad 20 i nauczyciel nie ma czasu, żeby poświęcić im czas na indywidualizację. W kilkuosobowych klasach dzieci z wadą słuchu mają nauczyciela w zasięgu wzroku. To ważne, bo mogą czytać z ruchu warg. To jedna z najbardziej znanych metod komunikacji z dziećmi, które nie słyszą. Specjaliści zapewniają jednak, że sposobów porozumienia jest dużo więcej. Są różne metody wspomagania komunikacji, od metod graficznych, gestów, metod zajmujących się symbolami przedmiotowymi. I w zależności od potrzeb dziecka dobieramy tą komunikację. To metody skierowane nie tylko do dzieci, które nie słyszą, ale też do tych, które nie posiadają umiejętności mowy i mają wyraźny problem z komunikacją. Na przykład do dzieci z porażeniem mózgowym czy autyzmem. Szczególnie w tym drugim przypadku widoczne jest zaburzenie mowy, brak kontaktu z rówieśnikami i problemy z koncentracją. Bawmy się z tym dzieckiem, bawią się rodzice, bawią się terapeuci i podczas tej zabawy nawiązują niesamowicie ważne więzi emocjonalne, żeby dziecko chciało się komunikować. To nie jest ważne, jak się komunikuje, żeby miało motywację i ta motywacja jest najważniejsza. Dlatego ważne jest zaangażowanie rodziców, ale też nauczycieli. Do takich kreatywnych zajęć zachęcali organizatorzy konferencji w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Konferencja jest skierowana dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, jak i również rodziców. Zaprosiliśmy prelegentów z całej Polski, którzy zajmują się zawodowo właśnie alternatywnymi metodami komunikacji. Dzisiaj właśnie dzień refleksji. Jak pomóc dzieciom, jak pomóc rodzicom, jak pomóc nauczycielom w codziennych trudach edukacji dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 specjalistów z całego kraju. To psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele, a także rodzice. Bydgoszcz, Agata Chyłka. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym programie. Pociąg, którego patronką jest legendarna Zowy, ruszył na regionalne tory. Zioła w terapii, żywieniu, kosmetyce. Konferencja na UTP w Bydgoszczy. Dodatkowe świadczenie dla emerytów, 500 zł także na pierwsze dziecko i przywrócenie połączeń autobusowych między powiatami oraz gminami. To niektóre z założeń programu Nowa Piątka PiS. Kampania informacyjna dotarła do Mogilna.
bardzo dziękujemy za to, że możemy dzisiaj tutaj być w Mogilnie i organizować spotkanie konsultacyjne w ramach nowej piątki pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale to też jest czas na podsumowania. Zbliża się trzyletni okres funkcjonowania programu Rodzina 500+ i to dla województwa kujawsko-pomorskiego, dla powiatu mogileńskiego, dla Mogilna, tutaj się w tej chwili znajdujemy, to bardzo ważny program, który bardzo dużo w lokalnej społeczności zmienił również w samorządach. Będziemy również mówili o połączeniach transportowych i tutaj po pierwsze jestem ciekawy, jaka jest opinia społeczna, jeżeli chodzi o połączenia autobusowe w powiecie mogileńskim, ale również już mówiliśmy, a będziemy jeszcze pewnie mówić o drogach. Zarówno obniżka PIT-u dla Polaków, jak i emerytura plus, jak i program Rodzina 500+, to pewnie będą te najważniejsze sprawy, ale zainteresowanie budzą także odtwarzanie połączeń autobusowych, jak i zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Naszym celem jest oczywiście odbycie spotkań we wszystkich gminach w kraju, a więc no, tych spotkań będzie około 3000, myślę, do wyborów. I to jest oczywiście taka strategia, którą realizowaliśmy cały czas, także w tym okresie, w którym nie było wyborów. Blisko 30 milionów złotych na gospodarkę niskoemisyjną. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy uruchomi niekomercyjne pożyczki na przedsięwzięcia inwestycyjne służące wytwarzaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę w tej sprawie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Nabór wniosków rozpocznie się w maju. Działania z zakresu ochrony klimatu są dla nas bardzo ważne. Jest to jeden z priorytetów naszej działalności, ponieważ EIB jako instytucja europejska jest zobowiązana do tego, aby przez swoją działalność wspierać cele i polityki Unii Europejskiej, w tym oczywiście walki o czyste powietrze, między innymi o ochronę klimatu, o ochronę środowiska. I umowa dzisiejsza, którą podpisaliśmy z Kresem Polskim Funduszem Pożyczkowym, jest właśnie jednym z elementów tej całej układanki, która zmierza ku temu, aby powietrze było coraz lepsze, żeby ta czysta energia odnawialna, którą będziemy finansować, przyczyniała się do spadku emisji tych gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, który jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Pożyczki są dedykowane dla wszystkich i zarówno tych małych, jak i dużych przedsiębiorców, tak jak tutaj było wspomniane, również dla jednostek samorządu terytorialnego na odnawialne źródła energii, czyli na stworzenie konstrukcji, które będą wykorzystywały odnawialną źródło energii i jednocześnie będą te podmioty mogły dalej dystrybuować tą energię do tak zwanej sieci. Można się ubiegać o 5 milionów złotych, to jest maksymalna kwota pożyczki. Te pożyczki będą bardzo preferencyjnie procentowane w zależności od standingu podmiotu, który się o nie będzie ubiegał. Chcemy postawić na alternatywne źródła energii, których mamy sporo w województwie kujawsko-pomorskim. Chcemy przede wszystkim wspierać naszych przedsiębiorców, naszych rolników, ale także i tych wszystkich, którzy myślą o tym, aby inwestować właśnie w alternatywne źródła energii. Będzie taka szansa, aby wszystkie branże skorzystały. Pociąg, którego patronką jest generał Elżbieta Zawadzka, wyruszył w swój pierwszy kurs z Torunia do Bydgoszczy. Postać legendarnej ZO została wybrana w internetowym głosowaniu spośród ponad 100 bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Pociąg będzie jeździł po trasach województwa przez rok. Jest to finał akcji, właściwie plebiscytu, który był ogłoszony przez naszą spółkę w ramach włączenia się w akcję obchodzenia wielkiej uroczystości stulecia niepodległości Polski. Wszyscy w ciągu roku będą mogli ten pociąg zobaczyć u siebie i poczytać oczywiście, ponieważ we wnętrzu umieszczony jest biogram pani generał. Elżbieta Zawadzka była żołnierzem Polskiego Państwa Podziemnego, emisariuszką komendanta głównego Armii Krajowej. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. W listopadzie 1953 roku została uwięziona przez Służbę Bezpieczeństwa. Dwukrotnie została odznaczona orderem wojennym Virtuti Militari. Zmarła 10 stycznia 2009 roku w Toruniu. Pociąg z wizerunkiem ZO wyjechał po raz pierwszy w piątek o 14:06 ze stacji Toruń Wschodni. Będzie jeździł po torach całego regionu. A podobnych bohaterów, regio bohaterów wybrano w całej Polsce.
Dla jednych źródło witamin i mikroelementów, dla drugich naturalne lekarstwo. Inni będą je wykorzystywać w kosmetykach czy pofarbują nimi tkaniny. Mowa o ziołach, o ich znaczeniu i zastosowaniu, a także o korzyściach płynących ze stosowania tak zwanego leczenia zintegrowanego rozmawiają uczestnicy konferencji Zioła w terapii, żywieniu i kosmetyce zorganizowanej na UTP w Bydgoszczy. To jest gojniczek. Bardzo ładnie pachnie. Dla pani Alicji zioła to całe życie. Miłość do natury i zainteresowanie zielarstwem wpoiła jej babcia, która suszonym dziurawcem obdarowywała wszystkich sąsiadów. My jesteśmy częścią natury i ta natura stworzyła nie tylko nas, ale dookoła wszystko, co jest, czyli właśnie zioła, z których powinniśmy korzystać. Z czasem pasja przerodziła się w biznes. Od lat pani Alicja pomaga zainteresowanym dowiedzieć się więcej o naturalnych sposobach leczenia i pielęgnacji, ale przede wszystkim odkrywa tajemnice, które skrywają zioła. Ostropes planisty, niech sobie mąż poczyta. Eksperci oceniają, że wróciła moda na to, co poprzednim pokoleniom było doskonale znane. To sprzyja rozwojowi rynku i firmom, które oferują produkty pochodzenia naturalnego. Na targach towarzyszących drugiej konferencji Zioła w terapii, żywieniu i kosmetyce swoje produkty prezentowali wystawcy z całej Polski. Ten rynek się rozwija świetnie. No, jest to właściwie to, co obserwujemy na zachodzie. Jest powrót trochę i w lecznictwie do korzeni, ale też i w kosmetyce i w innych tutaj zastosowaniach. A są one różnorodne. Zioła, wyciągi i olejki ziołowe można znaleźć m.in. w suplementach diety, lekach i dodatkach do żywności, ale także w kosmetykach. Jako substancje łagodzące, kojące, powlekające, ale też jako składniki aktywne, które wpływają na rewitalizację, na poprawę gęstości skóry. Zioła wymagają cierpliwości, bo na efekty ich stosowania często trzeba długo czekać. Jednak nie wolno samodzielnie zastępować nimi konwencjonalnych metod leczenia, ostrzegają specjaliści. Zioła nie są w pełni bezpieczne. Zioła musimy traktować tak jak leki. Zioła mogą mieć działania niepożądane. W związku z tym zawsze musimy konsultować się przed użyciem nawet najprostszych ziół. Pierwszą linią zawsze jest farmaceuta. Możemy również rozmawiać z lekarzem. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty. Brązowa medalistka Mistrzostw Świata i podwójna mistrzyni Europy w sztafecie Iga Baumgart-Witan chwilowo postanowiła zamienić sportowe obuwie na wojskowe kamasze. Wraz ze 150-osobową grupą ochotników sportsmenka rozpoczyna szkolenie podstawowe w Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Toruniu. Ruszamy. Iga, do boju. Zawsze walczy do końca. Razem z innymi sprinterkami tworzy mistrzowską złotą sztafetę. W miejscu kat podaje Patrycji Wieciszkiewicz. Iga Baumgart-Witan, mistrzyni na bieżni, teraz swoje najlepsze cechy chce przekazać kolejnej drużynie, Wojskom Obrony Terytorialnej. Lubię wyzwania i to jest takie nowe, dodatkowe wyzwanie. Jestem też patriotką. Na co dzień biegam z orzełkiem na piersi i pod polską flagą, a tutaj mogę być taką patriotką lokalną. 45. Tym razem to nie trening, ale prawdziwa musztra. W wojsku wszyscy traktowani są równo. Żadnej taryfy ulgowej. Będę ramię w ramię na pewno z nimi od rana do wieczora. Postaram się robić wszystko tak, jak nam będą rozkazywać. Strzyżenie włosów, wypełnianie dokumentów czy rozmowa z psychologiem. To dopiero początek. Prawdziwy survival rozpocznie się później. W 81. Batalionie Lekkiej Piechoty w Toruniu szkolenie podstawowe rozpoczyna prawie 150 ochotników do terytorialnej służby wojskowej. I ci młodzi ludzie chcą spędzić czas inaczej, niekoniecznie przed komputerem, telewizorem, ale aktywnie, a przede wszystkim służyć regionowi, służyć krajowi. Terapeuci, weterynarze, uczniowie pochodzą z różnych środowisk, na co dzień wykonują różne zajęcia. Połączyła ich jednak miłość do wojska i chęć przeżycia przygody. Obowiązki zawodowe nie pozwoliły i nie pozwalają pewnie na to, żeby odbyć służbę zawodową. Natomiast Wojska Obrony Terytorialnej stworzyły taką możliwość tak naprawdę realizacji swoich pasji, a jednocześnie stwarzają możliwość służenia ojczyźnie. To już piąte wcielenie do 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaprzysiężonych do służby wojskowej zostało już ponad 700 żołnierzy. Coraz częściej zgłaszają się kobiety. Coraz więcej ludzi chce wstąpić w szeregi 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. I przede wszystkim to, co jeszcze zauważyliśmy, a jest istotne, to to, że coraz więcej wstępuje ludzi młodych, czyli w przedziale wiekowym od 18 do 25 roku życia. Zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 13 kwietnia na Rynku Nowomiejskim. Toruń, Joanna Wojnowolska.
Teraz o sporcie Maciej Pieszczyński. Dobry wieczór. W Toruniu powoli dobiegają końca lekkoatletyczne halowe mistrzostwa świata mastersów. Dziś przedostatni dzień rywalizacji. Natomiast w Bydgoszczy rozpoczął się siatkarski turniej półfinałowy Mistrzostw Polski Kadetek. O przepustkę do finału walczą cztery zespoły: Pałac Bydgoszcz, Avia Świdnik, Metro Warszawa oraz Stal Bielsko-Biała. Awans wywalczą tylko dwie najlepsze drużyny z tego turnieju. Bydgoszczanki w poprzednich rundach radziły sobie rewelacyjnie. Ligę Wojewódzką oraz turniej ćwierćfinałowy zakończyły bez straty seta. W serwisie sportowym również powiemy o kajakarstwie i transferze Katarzyny Kołodziejczyk do bydgoskiego Zawiszy. Zapraszam. A teraz kilka słów o pogodzie. Magda Żakowska. Ciepłe powietrze, które płynie do kraju, sprawia, że nawet wieczorem chętnie spacerujemy, a tak prezentuje się niebo po zachodzie słońca. Są to zdjęcia wykonane wczoraj i przedwczoraj w miejscowości Mąkowarsko. Także jutro każdą wolną chwilę spędzać będziemy z chęcią na świeżym powietrzu. Pomimo dużego zachmurzenia i niewielkiej ilości słońca będzie ciepło, bo na termometrach zobaczymy średnio 15 lub 16 stopni. Korzystajmy z ciepłej wiosny, bo już w niedzielę popłynie nieco chłodniejsze powietrze. Prognoza pogody za chwilę. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:00. Do zobaczenia.